napisali, że to się dzieje, byłoby absolutnie cudownie. Dzięki, Aga. Jeszcze ktoś pisze. Dzieje się. Super. Dzień dobry, Mariola. Ojejku, jesteśmy imienniczkami, bo też mam na imię Mariola. Dzień dobry. To myślę, że jeszcze ktoś, jakieś zespoły klasowe dołączą, a w tym czasie ja Was serdecznie witam na warsztatach pod tytułem Taniec robotów. Spotykamy się w ramach działań Amazon Kindloteka STEM projektu Zdolni Odkrywcy i witamy, słuchajcie, witam Mariola. I słuchajcie, w ramach też takich obchodów Code Weeka, czyli święta związanego z programowaniem. Tak jak wspomniałam już Marioli, która się witała, ja też mam na imię Mariola i dzisiaj spędzimy ze sobą chwilę podczas naszego spotkania, które dotyczy właśnie tańca, robotów i myślę, że będziemy się trochę ruszać dzisiaj, taki jest plan. A o poranku to się świetnie sprawdzi. I gdybyście mi, słuchajcie, napisali, skąd jesteście, bo ja nadaję z Oświęcimia. Nie wiem, czy wiecie, gdzie jest Oświęcim, ale jeżeli wiecie, gdzie jest Kraków, to Kraków jest niedaleko Oświęcimia. Albo Oświęcim jest niedaleko Krakowa. No zależy jak. Sosnowiec mam całkiem blisko, Biała Podlaska, Poznań, Olsztyn, Łódź, dzień dobry, Wrocław, Osiek Łużycki. Nie mam pojęcia, gdzie jest Osiek Łużycki, Ela i klaso Eli, więc jakbyście mi napisali, gdzie jest Osiek Łużycki, byłoby fantastycznie. Czekaj, Anna, przeczytam, skąd jesteście. Skorogoszczy? Popraw mnie, jeżeli źle przeczytałam. Szczecin, wow! Słuchajcie, szaleństwo. Koło Zgorzelca jest Osiek. Dobra. Korytków Duży, super, Lubelskie. Gmina Lewin Brzeski. Anna nadal mi nic nie mówi. Skorogoszcz. Dobra, Gdańsk. Będę w przyszłym tygodniu w Gdańsku. Kąkolewo. Mam nadzieję, że Białystok. Byłam niedawno w Białymstoku. Cudowne miasto. Spacerowałam wokół zamku Pałacu Branickich chyba. Fajne te ogrody mają. Tam ładnie zachowane i ładna pogoda wtedy była. Słuchajcie, to myślę, że się całkiem dobrze poznaliśmy. Znaczy się wiemy już, skąd jesteśmy. Tu już mamy pierwsze takie koty za płoty. Dzisiaj, tak jak Wam powiedziałam, tematem przewodnim będzie taniec. Szczecin wita jeszcze Monika. Super. Też byłam w Szczecinie. Tam macie, nie wiem czy dobrze pamiętam, Moniko i klasa Moniki, wały takie, one się chyba wały Chrobrego nazywają. Możesz mnie Monika poprawić i zespół Moniki, ale takie wały, chyba to się tak nazywa. Albo pomyliłam. Zgadza się, słuchajcie, ja byłam tam kilka lat temu i nadal pamiętam. Ha! Jest dobrze. Słuchajcie, taniec będzie naszym takim tematem przewodnim i nie wiem, czy macie dzisiaj dużo siły. Ja mam nadzieję, że się wszyscy wyspaliście, zjedliście śniadanie, bo będzie dzisiaj trochę ruchu. I słuchajcie, jak mielibyście powiedzieć o Waszych skojarzeniach z tańcem. Skojarzenia to taka, słuchajcie, taka pierwsza myśl. Jak słyszycie taniec, to co Wam jako pierwszy przychodzi do głowy? Co to jest? Ruch. Super. Ruch. Super. Coś jeszcze? Piruet. Wow. Muzyka. Muzyka, radość, zawody.
O, chyba ktoś jest uczestnikiem jakiś. Zabawa. Instrumenty, szpagaty. Wow, nigdy nie potrafiłam zrobić szpagatów. Co jeszcze wam przychodzi? Akrobatyka, gwiazdy, rozwijanie, super. Hip-hop, muzyka, nogi, szpilki, ładna moda. Elo i Klaso Eli, super. Para, bo czasem tańczymy w parze, a czasem słuchajcie, w zespole. Relaks, super. Bo muzyka i taniec bardzo odprężają. Salta to chyba ktoś, kto tańczy jakiś taniec nowoczesny, hip-hop. Zabawa. Sport, tak, bo są zawody. Tańce ludowe, jak najbardziej. Współpraca, super, bo zobaczcie, jak mamy taniec zespołowy, to każda z tych osób musi ze sobą współpracować, obserwować, reagować, co się, słuchajcie, dzieje, bo tworzą zespół. Wesele. Pewnie, że tak. Drużyna, klasa Eli mówi, że kocha tańczyć. U Eli to jeszcze baletnica, bal przebierańców, pan od tańczenia, występy, bo nie wiem, czy i wam się zdarza, ale podczas różnych występów akademii czasem przygotowuje się jakieś układy i po prostu tańczymy. Odnośnie bali przebierańców, to też pewno po nowym roku, za kilka tygodni, też będziecie mieć taki bal przebierańców, albo już za niedługo się zbliża jakaś zabawa, na przykład Andrzejkowa, podczas której będziecie tańczyć. Zumba, nigdy nie byłam na zumbie, ale to też, słuchajcie, wiele osób chodzi w ramach takich aktywności, taki AR Krakowiak. Macie absolutnie mnóstwo skojarzeń. Ja myślę, że sobie po naszych zajęciach, ja sobie je wszystkie spiszę, ale cudownie. I jeżeli pomyślimy w ogóle o tańcu, żeby ten zespół, para, bądź ten tancerz, baletnica, o której wspomnieliście na czacie, potrafiła i umiała zatańczyć, to co ona powinna znać? Grażyna jeszcze pisze, Belgijka. Tak, to jest, powinna znać kroki, słuchajcie, a dokładniej, słuchajcie, cały zestaw tych kroków. Prawda? Bo tak naprawdę to trochę takie, żeby móc zatańczyć Belgijkę, trzeba znać poszczególne kroki, które w całości tworzą coś, co nazywamy układem choreograficznym. Kojarzycie takie słowo układ choreograficzny? Bo może ktoś z was tańczy, więc słuchajcie, to słowo, tak, Krysia pisze, że tak, więc chyba ktoś z klasy Krysi kojarzy. U Danusi i Alicji też, więc słuchajcie, dzięki temu układowi tancerze wiedzą, jak mają, u Małgosi też, słuchajcie, dzięki temu wiedzą, jak mają tańczyć, bo ten układ to takie zaplanowane ruchy tancerze. Więc jak mamy coś zaplanowane, że mamy to, słuchajcie, że oni wiedzą, co to oznacza, coś jest takie krok po kroku, że wiedzą, kiedy wykonać poszczególny krok, czy możemy powiedzieć, że taki tancerz jest po prostu tak zaprogramowany? Ma taki program, dzięki któremu wie, co po kolei robi, możemy tak powiedzieć? Chyba tak. Więc jak ktoś z was uczy się tańczyć, to na pewno ktoś trochę tak, dokładnie. Nie jest to taki program komputerowy, ale taka instrukcja, słuchajcie, czasem rysunkowa, czasem słowna. Dokładnie.
i wiemy, jak te kroki po kolei wykonywać. Jak, słuchajcie, różne roboty, maszyny, one też wiedzą, jakie kroki po kolei wykonywać, bo realizują program napisany na przykład przez nas. A ten układ wymyśla, układ choreograficzny wymyśla ktoś, kto się na tym tańcu chyba zna i wie, jak dobrać poszczególne kroki, żeby to nam, słuchajcie, super wyszło. Więc my sobie dzisiaj też stworzymy nasz układ choreograficzny, stworzymy sobie taką listę kroków i postaramy się, słuchajcie, zatańczyć. Co wy na to? Taki jest plan. Jesteście gotowi na to? Tak, cudownie. Elegancko. To dobrze, że macie w sobie sporo mocy. I teraz, jak pomyślimy o tym układzie choreograficznym, zobaczcie, jakie dobrałam fantastyczne zdjęcie. Ktoś z Was miał takie skojarzenie ze szpagatem, baletnicą, więc słuchajcie, zaplanujemy sobie układ choreograficzny, tak by wspólnie zatańczyć. I jak pomyślicie o ruchach, które możemy w tańcu wykonywać, to jakie to mogą być ruchy? Wy będziecie pisać na czacie, mówić, a ja postaram się, słuchajcie, te ruchy wykonywać. To będzie ciekawe doświadczenie. Co mogę w tańcu, słuchajcie, robić? Co mogę robić? Nie widać. Skakać, słuchajcie. Dobra. Skok. Obrót. Chodzi Wam o taki obrót? Krok w bok. Hop. Leżenie. O matko. Salto do tyłu. Tego nie zrobię, bo chcę, słuchajcie, ręce do góry, słuchajcie, elegancko. Obroty. Dobra. Co jeszcze? Szpagat. Nie wiem, kto to wymyślił u Asi, ale nie jest. Mówiłam Wam, że nie zrobi szpagatu. Klasnąć ręce. Mamy to. Coś jeszcze? Coś Wam przychodzi do głowy? Krok kulawy. Grażyna, nie mam pojęcia. Tupać. Pajacyk, krok w bok, pstryknięcie palcami. Niedobrze, tak mi to słabo wychodzi, ale dać piątkę, to sobie, słuchajcie, jedna noga do góry na zmianę. A, dobra. Dobra, mam to. Ręce na uszach, krok dostawny. Okej, tak żebyście widzieli, że robię krok dostawny. O to chodzi. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, macie całkiem sporo przeplatanka u Alicji się pojawia. Ruch biodrami. Nie wiem, to chyba tak, a przeplatanka to chyba tak. Możecie też, słuchajcie, sami próbować, jak to wykonywać. Złapać się za ręce. To będzie trudne. Młynek, ojej, klaszczą, wow, super, się trochę zmęczyłam. Młynek, Asia, musielibyście napisać, co oznacza młynek. Jeżeli to jest jakieś hasło z tańca, wiecie, jakiegoś hip-hopu, to chyba tego nie ogarnę. Kręcenie rękami, a, że tak? Dobra. Kiwanie głową, skakać na jednej nodze, okej. Okay. Hop. Dobra, coś Wam jeszcze przychodzi do głowy? Widzę, że macie absolutnie mnóstwo pomysłów. Pajacyk,
Dobra, jeszcze pajacyk. I to, dobra, i żarówkę też wam zrobię. Pajacyk. Dobra. I żarówka. Okej. Dobra, i na tym kończę. Testy. Słuchajcie, mamy mnóstwo ruchów. Nie wiem, czy wszystkie wykonałam poprawnie. Niektórych nie wykonałam. Dzień dobry, Asia. Ale słuchajcie, moim ograniczeniem jest sprawność. Nie potrafię robić szpagatów. Ograniczenie, jeżeli chodzi o miejsce. Miejsce też jest, słuchajcie, pewne. Trzeba zadbać o komfort i o bezpieczeństwo swoje i w waszym wypadku swoich kolegów i koleżanek. Więc teraz ja zmienię ekran, tak żebyście widzieli pewne symbole. A wy w tym czasie, słuchajcie, zadbajcie o to, by zagwarantować sobie takie, tak trochę miejsca wokół siebie, dobra? Tak, żeby nie siedzieć na krzesełku, czyli zasunąć sobie krzesełka. Jeżeli macie jakiś dywan, czy jakąś przestrzeń taką, wiecie, wspólną, ale nadal widzicie ekran, to byłoby super, żeby sobie to zorganizować, dobra? To teraz wy organizujecie sobie przestrzeń wokół was, dobra? A ja zmieniam ekran. I jak dacie radę napisać mi, że tak, jesteśmy gotowi, to mi po prostu piszecie na czacie. A ja w tym czasie tutaj... O, wy już jesteście gotowi. Czekajcie, a ja oczywiście jeszcze nie, albo ja jak... Ojejku, jesteście szybsi ode mnie. Bo ja jak bo chcę wam udostępnić mój ekran, a jak ja udostępniam ekran, to jest są takie momenty podczas zajęć online'owych, że jest stres. I w moim przypadku to jest zawsze udostępnianie ekranu. Ela też pisze, że jest gotowa. I jeszcze mi tak jedna, dwie osoby napiszą, że też jesteście gotowi. Klasa ze Stara Kiszewa jest gotowa, klasa Krystyny jest gotowa, klasa Magdy gotowi, klasa Kasia gotowi, Ewy elegancko, Eli, Moniki, super. Wy jesteście gotowi. Mam nadzieję, że ja też jestem gotowa, bo dajcie znać, czy na waszym ekranie, czy widzicie taki, słuchajcie, Olsztyn gotowy, już tańczymy, super. Czy widzicie taką zieloną planszę z gwiazdką i z takimi czterema postaciami? Widzimy, czy u was te postacie się ruszają? Mam nadzieję, że tak. Tak, rewelacja, słuchajcie. Mówiłam wam, że układ choreograficzny to jakieś tam zaplanowane kroki i my sobie te kroki, te pewne czynności, które będziemy wykonywać, zakodujemy sobie pod pewnym symbolem, ukryjemy. Że zobacz, tak jak mi mówiliście, napisaliście na czacie, że mam zrobić takie, wiecie, wkręcanie żarówek. Co mogłoby być symbolem takiego ruchu? Co wy moglibyście mi narysować, żebym ja wykonała ten ruch kręconej żarówki? Jak myślicie? Taki symbol. Sprężyna jest pomysłem na to. Okej, któraś żarówka, któraś drużyna ma jeszcze jakiś pomysł? Jest jakiś pomysł na ruch żarówki? Możecie poćwiczyć ruch żarówki i tak pomyślcie o jakichś skojarzeniach, słuchajcie. Żarówka ze strzałką, słoneczko, słoneczko. Zobaczcie, dwa razy pojawia się słońce i dwa razy żarówka. I rzeczywiście możemy sobie przyjąć, tak jakby umówić się między nami, że dla nas, jak będziemy chcieli wykonać ruch, słuchajcie, wkręcenia żarów,
pajączki. Tu na przykład będzie, ojejku, Grażyna, pająki. Tu na przykład, słuchajcie, będzie to, nie wiem, żarówka, słoneczko, sprężyna, pająki bądź gwiazdka. Ale na razie wychodzimy, słuchajcie, z żarówki. Będą, słuchajcie, dokładnie 5 ruchów. Myślicie, że jesteście w stanie zapamiętać 5 ruchów? Dajcie znać, czy jesteście w stanie? Tak, elegancko. Myślę, że 5 to... Ja też, słuchajcie, będę tańczyć. Nie wiem, czy wy mnie widzicie, ale ja tak razem z wami, słuchajcie, będę tańczyć. Będzie mi po prostu lepiej. I teraz, słuchajcie. Dalsze, trzeba zapamiętać, słuchajcie, te ruchy, że jak zobaczycie gwiazdę, to wykonujecie ten ruch, który wykonują te, słuchajcie, te 4 postacie. Ćwiczymy, słuchajcie, tak żebyście opanowali ten ruch. Zobaczcie, ręce w górę, raz jedna noga w górę, raz druga. Słuchajcie, uważajcie na kolegę, koleżankę, która jest obok. To będzie, słuchajcie, gwiazda. Zapamiętane? Tak, słuchajcie. Będzie też symbol, słuchajcie, trójkąta. Popatrzcie, co robią postacie. To jest też taki symbol, który wy chyba kojarzycie. Mój mąż się teraz tutaj, słuchajcie, śmieje, ale pokazuje, że całkiem dobrze mi idzie, więc słuchajcie, czyli unosimy ręce w jedną stronę, w prawo bądź w lewo, hop, to będzie trójkąt. Dajcie znać, znowu uważajcie na sąsiadę, sąsiadkę, która stoi obok. Koniecznie róbcie zdjęcia, słuchajcie, bo chciałabym to zobaczyć, jak wam idą tańce. Zapamiętane. Czyli teraz dla przypomnienia, słuchajcie, klikam gwiazdę, co robicie? Nigdy nie uczyłam, słuchajcie, kogoś tańca i ja was nie widzę, więc dobra. Klikam trójkąt. Okej. Mamy. To teraz nowy symbol, słuchajcie, taki wielokąt i polega to na tym, że po prostu klaskacie raz po prawej stronie, raz po lewej. Pewno też słyszycie klaski. Hop. Mamy to, słuchajcie, to już mamy 3 ruchy, gwiazdka, trójkąt i taki wielokąt. Grażyna pisze nawet, że wychodzi elegancko. To teraz powtórka z trzech kroków. Teraz klikam trójkąt, sprawdzajcie, czy mamy to, gwiazdka. I wielokąt. Mamy. To teraz, słuchajcie, 4 symbol. Ho, to jest, słuchajcie, takie kółko. I to zobaczcie na takich ugiętych kolankach. Robienie takich obrotów mikro, takich kolankami. Czasem może na WF-ie macie takie ćwiczenie. Hop, to jest kółeczko. Dobra. Dobra, dajcie znać, czy ten ruch jest opanowany. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że wasze panie też tańczą. Super. I słuchajcie, ostatni. To jest taki prostokąt. To jest machanie rękami, jak widzicie. Raz prawą, raz lewą. I pamiętajcie o ugiętych kolankach. Ja, słuchajcie, znalazłam te symbole
na takiej stronie, którą może kojarzycie, code.org, która zawiera mnóstwo aktywności związanych z programowaniem, więc myślę, że z panią możecie kiedyś zobaczyć. Ja wam też to wyślę. Będziecie mieć, słuchajcie, na ćwiczenia. Okej, słuchajcie, to teraz krótka powtórka. Teraz pełne skupienie. Ja będę pokazywała symbole, a wy tańczycie. Gotowi? Ja będę odliczała. Jak powiem start, to pojawi się pierwszy symbol i tak sobie poćwiczymy, dobra? 3, 2, 1, start. Słuchajcie. A wy sprawdzajcie, czy wiecie, czy to jest dobry ruch. Trójkąt. Koło. Gwiazdka. Prostokąt. Tak, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Ten wielokąt, słuchajcie, który polegał na klaskaniu. No i jeszcze raz gwiazdka. Macie? Słuchajcie, dajcie mi znać, czy te symbole są już dla was, nie są dla was, słuchajcie, żadną tajemnicą i sobie radzicie. Czy jeszcze robimy z jakiegoś symbolu powtu? Dajemy radę, okej. Radzimy sobie, super, tak, radzimy, elegancko, rada jestem. I teraz, mówiłam wam, że stworzymy układ choreograficzny i w tym układzie choreograficznym wykorzystamy sobie te 5 symboli, ale ja sobie tak pomyślałam, że wy wymyśliliście tyle dodatkowych ruchów, że może wprowadzimy jeszcze 3 dodatkowe ruchy, dobra? 3 dodatkowe ruchy i ja teraz zmienię kartę. Teraz zobaczcie, powinniście zobaczyć taką białą kartkę z tymi 5 symbolami. Tutaj już zobaczcie, nie ma podpowiedzi. Słuchajcie. Teraz tak dla przypomnienia, słuchajcie, co się działo, jak był trójkąt? No, wiecie co? To było to podnoszenie rąk w jedną stronę albo w drugą, prawda? Możecie o tym porozmawiać, kto co pamięta. A co się działo, jak była gwiazda? Ja was niestety nie widzę, więc muszę wierzyć, że to się, słuchajcie, u was dzieje. Okej, mamy, wszystko wychodzi, super, elegancko. A co się dzieje, jak był ten wielokąt? Powiem wam, że ja z tego wszystkiego chyba zapomniałam. Dobra, to były te klaśnięcia. Klaśnięcie po prawej stronie, po lewej, tak wysoko nad głową. Dobra. I teraz. Tu jest 5 symboli. Dzieci świetnie pamiętają. Ja z tych emocji, słuchajcie, chyba też nie pamiętam. I teraz. Powiedziałam, że wprowadzimy sobie jeszcze 3 ruchy, które urozmaicą nam trochę te ruchy, które już znacie. Jak myślicie, co byśmy jeszcze mogli wprowadzić? Jakieś 3 ruchy, tylko bez szpagatów. Dobra? I może bez salta. Co byśmy mogli wprowadzić jeszcze?
obrót. Super. Słuchaj, kto pierwszy pomysł od drużyny Krysi. Słuchajcie, obrót. Co byśmy, słuchajcie, jaki symbol albo jaki kształt, słuchajcie, wprowadzilibyśmy na obrót? Obrocik z podskokami, wow. A wy myślę, że później po zajęciach możecie wprowadzić dodatkowe, dobra? Albo możecie się umówić w swojej klasie. Pamiętajcie, że to jest praca zespołowa i razem, więc ustalcie. O, albo mam, słuchajcie, propozycję. Serduszko do obrotu, super, to ja rysuję, to może słuchajcie, jak serduszko to zrobię czerwone, będzie nam może też łatwiej zapamiętać i narysuję, słuchajcie, serce. Dobra. Okej, okay. I trochę tutaj wypełnię na czerwono też, może być. I to jest, słuchajcie, dzięki drużyno Gosi, że jak zobaczymy serce, to będzie, posłuchajcie, po prostu obrót. Dobra? Drużyna Asi napisała, że żarówki, czyli to wkręcanie. To może ja narysuję żarówkę i ona na przykład będzie żółta. Co wy na to? Tylko zanim ja narysuję żarówkę. Okej, to bardziej balon, ale słuchajcie, to jest takie narzędzie, które podpowiada, o co mi mogło chodzić. Też wam mogę wysłać link. Dobra, mamy żarówkę i może jeszcze jeden ruch. Słuchajcie, mamy obrót, a może jakiś krok do przodu? Co wy na to? Albo taki krok do przodu, do tyłu. Co wy na to? To taka moja propozycja. Podskok jest tutaj. Ach, nie jesteście zainteresowani moją propozycją. Dobra, to zróbmy ten podskok, bo pojawiło się skakanie, podskok, pojawiły się pajacyki, więc jesteście skoczną ekipą. To ja może jakąś strzałka podskoku. Okej, okay, strzałka do podskoku da się zrobić i może ja tą strzałkę narysuję czarną. Może być. Słuchajcie. I to będzie strzałka w górę, więc wiemy, że skaczemy. Dobra? I teraz, słuchajcie. Pamiętamy, o co chodzi z sercem? Co oznaczało serce? Szybko na czacie napiszcie. Przekażcie pani, bo nie wiem, kto pisze. Co oznaczało serce? Obrót, super. Co oznaczała żarówka? Super, Mariola, Asia i Danusia. Co oznaczała żarówka? Żarówka. Co to była żarówka? Co robiliśmy? Kręcenie dłońmi, tak jakbyśmy wkręcali, słuchajcie, dokładnie żarówkę. Super. I strzałka w górę, co oznaczała? Podskok, rewelacja. I teraz podskok, super, dużo, wszystko wiedzieliście. I teraz ułożymy sobie te nasze kroki w jakiejś, słuchajcie, w jakiejś kolejności, w taką naszą instrukcję tańca sobie stworzymy, ten układ choreograficzny, słuchajcie, taki mini program dla nas, jak mamy tańczyć, jak wykonywać poszczególne ruchy, w jakiej kolejności i słuchajcie, od jakiego ruchu byśmy zaczęli? Jak myślicie? Zmienimy sobie po prostu kolejność. Co wy na to? Albo od jakiego symbolu? Dobra, ja sobie to przesunę na dół, bo będę... Od żarówki. Okej, słuchajcie. Pierwsza żarówka. Co dalej? Serce. Dobra, co dalej? Pomyślcie też o ruchach, które się tam pod nim kryją.
Gwiazda, okej. Dobra, koło, trójkąt, słuchajcie. Ustawiam tak, jak czytam sobie na strzałka. I jeszcze nam został, słuchajcie, ten prostokąt i ten wielokąt. Wielokąt, okej. Prostokąt używamy? Prostokąta używamy czy nie używamy? Używamy, to dajemy go tutaj. Czy jest jakiś ruch, który chcielibyście powtórzyć? Bo pamiętajcie, możemy jakiś ruch użyć jeszcze raz. Prostokąta, okej. Słuchajcie, to dwa razy. Czy jest jeszcze jakiś ruch, który chcemy użyć? Serduszko, czyli będziemy się dużo obracać. Okej, coś jeszcze? Dwie strzałki, czyli będziemy dużo skakać. Nasz program jest bardzo... I na końcu strzałka. Okej, to mamy już dwie strzałki. Dobra, mam nadzieję, że... Czy akceptujecie taki układ choreograficzny? Tak, to teraz słuchajcie, na jak usłyszycie słowo start, to postaracie się wykonać te ruchy, które są zakodowane pod poszczególnymi symbolami w takiej kolejności, jak występują te symbole. Damy radę? Możemy się też umówić, że ja Wam będę czytała, a Wy wykonujecie ten ruch. Dobra? To startujemy. 3, 2, 1, start. Żarówka. Serce. Gwiazda. Koło. Trójkąt. Strzałka. Wielokąt. Prostokąt. Prostokąt. Serce. Strzałka. Strzałka. I słuchajcie, udało się Wam chyba odtańczyć. Czy udało Wam się? Czy pamiętaliście wszystkie ruchy? Tak, udało się, rewelacja. Aż żałuję najbardziej, że tego nie mogę zobaczyć. Wyszło super. Prostokąt. Co kryło się, słuchajcie, pod prostokątem? Już mówię, to takie tak rączkami prawo, lewo, prawo, lewo. O, tu Wam udostępniłam, tak wiecie, tak raz jedną rączką w prawo, raz drugą ręką w lewo i tak dalej, i tak dalej. Ela, czy opanowane? Poćwiczcie. Super, słuchajcie. Rewelacja. Zdarza się, ja też bym chyba zapomniała. Ale pamiętajcie, że jesteście zespołem, więc tutaj absolutnie możecie współpracować i wymyślać, co się tam może dziać. To był, słuchajcie, nasz układ, tak? A teraz z muzyką, Asia, ja myślę, że ja nawet na to liczę, że znajdziecie sobie jakąś muzykę w swojej klasie i przetestujecie to z muzyką, może do rytmu nawet. Możecie też, wykorzystując te symbole, bo na pewno macie w swoich piórnikach kredki i macie kartki, możecie mieć też tablicę taką, po której można rysować, więc możecie, słuchajcie, wspólnie wymyślić Wasz układ, wymyślić na przykład dodatkowe symbole, bądź z jakiegoś symbolu zrezygnować, niech to będzie, słuchajcie, Wasza decyzja i spróbujcie wspólnie
wymyślić własny układ do swojej na przykład ulubionej piosenki, bo na pewno jest jakaś piosenka, którą lubicie, powiedziałabym tak najbardziej. Super, dzięki Gosia, że byłaś. My też już kończymy, więc spokojnie. Cieszę się, że muzyka musi być. Dokładnie. To, słuchajcie, było takie przećwiczenie i wymyślenie pewnych ruchów. Danusia, nie wiem, masz łapkę w górę, to znaczy, nie wiem, co to znaczy łapka w górze. Chcesz o coś zapytać? Trochę mnie pokonał ten symbol. No ale nic. Aha, dobra, super. Więc przećwiczcie sobie, już tańczycie do muzyki. Ja słuchajcie, ja się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że albo robicie zdjęcie, albo nakręćcie wasze dzieciaki i koniecznie wrzućcie te filmiki czy zdjęcia pod post na Facebooku. Tutaj słuchajcie, Olga wrzuciła link do tego postu, więc żebyśmy zobaczyli, żebym ja zobaczyła, jak wam idzie. Czy będzie muzyka? Ula, zaproponowałam, bo jak ja puszczę od siebie, to nie będzie to, wiesz, dobrze, nie będzie to najlepsza jakość, więc proponuję znalezienie jakiejś waszej ulubionej melodii. Co wy na, co na to? Co ty na to? Myślę, że tak będzie chyba lepiej dla głośników i dla jakości w ogóle tej. Uznajmy, że ćwiczyliśmy układ choreograficzny, teraz czas na dodanie muzyki. Pięknie, to ja wam dziękuję. Mam nadzieję, że macie jeszcze energię na kolejne zajęcia i do zobaczenia na kolejnych zajęciach, na które bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. W listopadzie będzie o liściach, będę prowadziła zajęcie o liściach, więc też serdecznie zapraszam. Miałam wam powiedzieć, kiedy będą te zajęcia o liściach. Będą dokładnie 16 i to też będzie czwartek. Także bardzo, bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło z wami potańczyć. Także możemy się ładnie ukłonić, tak jak na scenie. I do zobaczenia. I udanego dnia. Z Czarny Bór. Kojarzę tą nazwę. Do zobaczenia, do miłego. Ależ proszę bardzo, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, tak jak i ja się dobrze bawiłam. Do zobaczenia. To ja klikam.